Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boga, który ma oczy jak płomień ognia, a stopy podobne do lśniącego brązu. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość. I Twoje ostatnie czyny, które są większe od pierwszych. Ale mam przeciwko Tobie to, że tolerujesz kobietę Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i naucza, i zwodzi moje sługi, by uprawiali nierząd i spożywali pokarmy ofiarowane bożkom. Dałem jej czas, aby się nawróciła, ale nie chce się nawrócić od swojego nierządu. Oto rzucam ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w wielki ucisk, jeśli się nie nawrócą od swoich uczynków, i zabije jej dzieci. I wszystkie kościoły poznają, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. Oddam każdemu z was według jego uczynków. Wam zaś pozostałym w Tiatyrze, tym, którzy nie mają tej nauki, którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam, nie nakładam na was innego ciężaru. To jednak, co macie, zatrzymajcie, dopóki nie przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto zachowuje moje uczynki aż do końca, dam władzę nad narodami i będzie pasł je rózgą żelazną i jak naczynia gliniane będą kruszone. Tak jak i ja otrzymałem od mojego Ojca, tak też dam mu gwiazdę poranną. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Te dwie rzeczy chciałbym dodać do tego, co słyszeliśmy już od pana Jacka. Egzegeci zwracają uwagę na to, że to jest najdłuższy z 7 listów. I on jest do najmniejszego kościoła. To jest takie bardzo ładne. To pokazuje jezusowe odniesienie do kościoła, do człowieka w kościele. Znaczy, najwięcej uwagi Jezus poświęca najmniejszemu. To jest taka pierwsza myśl, którą bardzo wam podpowiadam. Całe wakacje właściwie do mnie ciągle wraca ta myśl, że Jezus odwraca porządek. W stosunku do tego, co w świecie jest ważne, co wielkie, co pierwsze, co szczęśliwe. Nie? Pan Jezus odwraca porządek i najwięcej uwagi ma dla najmniejszego. Druga rzecz, którą trzeba powiedzieć, do końca nie wiadomo, jak interpretować w tym liście tę całą historię z całą historię z Jezabel. To jest imię, które może być prawdziwe, a może być symboliczne. I symboliczne wtedy nawiązuje do Starego Testamentu, do kobiety, do żony Achaba, która była źródłem wszelkiego zła w Izraelu. I tak naprawdę sprowadzała w sam środek Izraela odstępstwo, bałwochwalstwo, odejście do innych kultów. I więc to może być figura jakiejś sytuacji trudnej, mianowicie, że tak, że pojawiła się jakaś prorokini, być może, która, za którą szli ludzie w Tiatyrze, albo po prostu też tą kobietą jest rzeczywisty problem, z jakim się zderzają kościoły janowe pod koniec I wieku, czyli tak zwana gnoza. Gnoza, która proponowała ludziom rodzaj tajemnej wiedzy, która jest przeznaczona dla wybrańców. Tutaj ten wątek się pojawia, tak? To znaczy
Jan mówi o ludziach, którzy poznali głębiny szatana, tak? To znaczy mają jakąś wiedzę, której przeciętny człowiek nie ma. Ta gnoza była ogromnym wyzwaniem dla Kościoła, no bo ona tak naprawdę ciągle stawiała pytanie, gdzie jest prawda, gdzie jest jakaś pewność wykładni wiary. Pan Jacek dzisiaj przywoływał świętego Ireneusza, ja go też wcześniej przywoływałem. Ireneusz opisał ówczesne herezje, ale też napisał pierwszy wykład, pierwszy katechizm w dziejach Kościoła, napisał Ireneusz, wykład nauki apostolskiej, taki jest tytuł tej pracy. Mówi wyraźnie, że jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest prawda, to musisz pytać kościołów apostolskich. Teraz, które kościoły są apostolskie? Myślę, że tu nie będziecie mieć kłopotu, żeby się ze mną zgodzić. Tak patrzysz w stronę biskupa Marka i biskupa Semki. To są te, które są w jedności z biskupem Rzymu. To było bardzo uderzające, bo kiedy Ireneusz to pisał, to w Rzymie był już 12 biskup. A Ireneusz był uczniem Polikarpa ze Smyrny, a Polikarp był uczniem świętego Jana. Także sam Ireneusz mógłby powiedzieć, tak, chcecie znać prawdę? Do mnie. Nikt nie ma krótszego tego łańcuszka. Ja jestem trzecim ogniwem w przekazie prawdy. Ja mnie do Rzymu. Nie chodzi o władzę, nie chodzi o zarządzanie Kościołem w tym wykładzie, który on pokazuje, tylko mówi, jest ktoś, z kim Chrystus związał przekaz prawdy. I to są apostolskie kościoły. I teraz, ponieważ niemożliwe by było badać apostolskość każdego kościoła po kolei, to wystarczy, że aktualny biskup tego kościoła, gdy chodzi o nauczanie, jest w jedności z biskupem Rzymu. A więc nie ktoś, kto jest charyzmatyczny i mówi, ja tu mam wszystkie, ja mam gorącą linię z Bogiem, jak chcecie, to do mnie przyjdźcie, ja wam powiem, jak jest. Nie, nie, nie. Jest autorytet, z którym jest związany przekaz prawdy. Nie? Ale to było ogromne wyzwanie gnozy, no bo to... Tak. Myślę, że mamy trochę podobne czasy teraz. Namnożyło się nam autorytetów teologicznych co niemiara i wystarczy otworzyć YouTube i każde nauczanie omylnie w tej chwili, nie? Proroków rozmaitych, setki są. Nie? I każdy ci mówi, bo ja mam taką wiedzę, jaką kościoły przed wami zakrywają. Nie? Ona jest tajemna właśnie. Nie? A to, co jest niestety efektem takiego działania, właśnie to jest pociąganie ludzi za sobą w jakiś rodzaj, no, tu jest wprost nierząd, to znaczy nierząd w Biblii, w Starym Testamencie jest zawsze znakiem odstępstwa od Boga. Nie? Relacja z Bogiem jest relacją małżeńską, a ci, co odstępują od Pana Boga, zrywają tę relację małżeńską. Czyli obrazem odej niewiary jest zawsze w Biblii cudzołóstwo. To jak bierzecie Jeremiasza, Ezechiela, Ozeasza, to ci prorocy najlepiej, najpiękniej to pokazują, nie? Że związek Boga z Jego ludem jest związkiem małżeńskim. W Nowym Testamencie, nie, list do Efezjan, 5 rozdział, pokazuje relację Kościoła z Jezusem jako relację małżeńską. Więc pewnie w ten sposób trzeba czytać ten fragment, chociaż ile w nim jest też jakiejś takiej prawdy wprost historycznej, to jest dość trudno w tej chwili rozstrzygać. Ale myślę, że w takim odczytaniu szerszym to ten list staje się też listem do nas, a nie tylko do Tiatyry.